Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku poświęconym montowaniu Fiata 125P. Tym razem mamy 4 gazetki, więc będzie dużo montowania, dużo skręcania. Żeby nie zamęczać Was z żmudnym procesem skręcania, cały filmik dzisiaj będzie na przyspieszeniu, więc zapraszam do oglądania.
Jak widzieliście, dość dużo elementów do skręcania. Trochę czasu mi to zajęło, ale dużo frajdy z tego było, bo fajne elementy, fajnie to się montowało. W skomplikowaniu oceniam to w skali 0 do 10 na około 8, zwłaszcza gazetkę numer 9, gdzie węże ciśnieniowe trzeba tutaj umiejętnie wyginać, żeby powkładać. Ciężko było też na początku znaleźć odpowiednie. Tutaj widzę, że już trzeba będzie po prostu podkleić, bo ten jeden przewód jest uszkodzony na końcu, więc nie trzyma się tego miejsca, więc będę musiał tutaj go złapać delikatnie klejem, żeby on tutaj nie wypadał stąd. Kilka elementów zostało do przyszłego numeru, więc bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku składania Fiata 125P od De Agostini. Trzymajcie się, hej, cześć!